Siemano! Jestem Król Lew. Głosi? Dobra, to jeszcze raz wam dam. Jeszcze raz wam. Dobra, bo ja też mam za głośno. To jest okej mikrofon? Jest teraz okej czy nie? Co, jest zły mikrofon? Dobra, co to jest za muzyka? Jakaś gangsta mikrofon. Witam ja od pani pomocy kamerkowej. No, były pewne problemy z wróceniem do streamingu. Przester? O kur... oczywiście. Czemu tak jest? Kur... problemy. Siema. Siema Mifiu. Poczekajcie, muszę to ogarnąć, bo... Ty, a ja chyba mam, że teraz lepiej. Nie. Jest cały czas tak samo. A, wiem, co będzie nie tak. Cicho. O, no. Słuchaj, ta teraz ludziska będzie już klasa światowa. Teraz jest już chyba JIT. G. No jest, no i zajebi... Dobra, słuchajcie. Tomek chce zaprzed wypróbować, jest taka szansa. Dobrze mi widzieć, szefie? Wzajemnie. To teraz już będą najprawdopodobniej regularne streamy. Jutro będzie w sobotę, będzie w niedzielę, poniedziałek, wtorek, środę chyba. A w czwartek już nie, bo na mecz jadę. Tylko, że jest co grać. Będziesz w Lublinie w weekend? Nie będę. Rok subaj bez alertu fajnego. No coś w tym jest. Może nad tym popracować. Jak wreszcie na podstawie w stanie kadra, no to ci odpowiem za tego, że nie było mi 5 miesięcy fenomenalnie. Spędziłem 5 miesięcy poza tutaj Jastrzębiem, poza grałem. Tomek, ty nam osiejesz? Nie, to była perspektywa zdjęcia, widziałem to zdjęcie. Że tak powiem, tutaj są włosy, tutaj są jeszcze, póki mam, to będę farbował. No. Że tak powiem, 5 miesięcy poza komputerem, poza prawdziwym życiem, jaki jest gangsterski roleplay. To pokaż te gniazda, stary, ja nic nie muszę pokazywać, stary, ja to po prostu dotykaj, mam włosy, no. Ja byłem po 20 godzinach wtedy podróży, wylądowałem na warszawskim lotnisku Chopina w Warszawie i ty oczekujesz, że ja wyjdę ci z fryzurką do pierdolenia? Niepoważny? Im bliżej... Stary, jaki 30, jestem jeszcze młody Bóg. O czym ty w ogóle do mnie gadasz, stary? Oglądałeś film Konopa, oglądałem, śledziłem aferę, która się działa w internecie. Oglądałem, że tak powiem, w kinach miałem trochę czasu między meczami. Stary, dziad, już jesteś? Co możesz tam gadać? No oglądałem, no co mogę wam powiedzieć? Tak, z Leonem normalnie po polsku rozmawiamy. Czy jedzenie top w Chinatown? Powiem ci tak, byłem, że tak powiem, byliśmy w Xian i w hotelu było takie o jedzenie, bym powiedział nawet wręcz, że średnie, ale było obok hotelu bardzo dużo restauracji z bardzo dobrym jedzeniem, więc wychodziliśmy. Kiedy pierwszy trening w Jastrzębiu? No, chłopaki teraz jadą na turniej, ja nie jadę, dostałem już troszkę wolnego, żeby odsapnąć. Czyli serio, od razu odpowiem na pytanie, bo widzę, że tutaj będzie się spamować, które raz się pojawiło tutaj, widzę, że nie wiem, czy Killero jest z podsłuch na czacie, ale szybko tutaj wyjaśnił oponentkę. W Polsce jest. Paxon, to ty? No, szacun stary. No także dokończę wypowiedź. Nikt z naszej trójki nie jedzie na turniej, gdyż ponieważ dajcie nam odpocząć. Sobie tutaj trenujemy jakąś siłownię, robimy, ale że tak powiem odpoczywamy. Wystarczy już tych opowieści klubowych. Możecie zapytać? No na kwalifikacjach były ciężary, zmęczenie psychiczne, fizyczne. No właśnie nie wiem w co gramy, no. Widziałem ostatnio, wchodziłem kilka razy na Twitcha. Dawid to się bawi w Geralta z Rivi. Udaje, że jest Wiedźminem. To jest z Nitrem. No nie wiem, no. W sumie to już rozpocząłem streama, trochę subów daliście, w sumie mogę chyba kończyć, no. Weź coś zagraj, stary, siedzimy, gadamy, sobie nie było mi 5 miesięcy, daj mi chwilę pogadać, a nie iść udawać gangstera już. Ile Norbi zabulił za kolację? Zostawię to dla siebie, nie wiem, czy byś chciał z tym podzielić. Jestem zawiedziony, byłeś w Legionowie, moim rodzinnym mieście i cię nie spotkałem, ogromna przykrość mnie spotkała. No Japoniec, no ja się przechadzałem z dwa razy do knajpki jakiejś, żeby zjeść coś dobrego i cię nie spotkałem, no. Mam nadzieję, że to kiedyś nadrobimy. Dzięki za 500 biców, bracie. I coś miałem jeszcze mówić. A propos Legionowie, stary, to furę mojemu ziomkowi tam ukradli. Dokładnie na tym obozie, na którym byłem. Na szczęście nie moją, ale... No, serio, zakosili mu furę i... Znalazł za chwilę, bo miał... A, to już nieważne, bez szczegółów, ale... Odnalazła się. No, ale tam trochę ją obśrupali. Także, no niezłe to twoje Legionowo, nie? Klasik Legionowo, no dokładnie. Ale to był hit, bo to było tak, ja wam pokażę. Ja widziałem, że profesjonalni streamerzy to w Paint'cie to robią, to wam pokażę, jak to jest. Też wam pokażę, czekajcie, muszę przechwycić. Pulpit. Ha, jest... Dobra, patrzcie, i tak było. To był hotel. To były jakieś tam drzewa. Był szlaban, to jest szlaban. I taki dzyndzek wielki z niego, i tu macie szlaban. I tu było jakieś ogrodzenie, tutaj jakieś drzewa. Zaczekaj, to zielonym zrobimy.
drzewa, drzewa tutaj były. No i to było tak, czekajcie, to może innym kolorem, jakbym by tutaj zrobić. A, zróbmy na przykład takie. I to jest tak, tu jest pierwsze miejsce parkingowe, drugie, trzecie, cztery. Tutaj są miejsca parkingowe, tutaj są miejsca parkingowe. No i tu była jakaś furka, tu była jakaś furka, tu była moja czerwona strzała, tutaj. No tu była jakaś furka, tu była jakaś furka, tu była jakaś furka, tu była jakaś furka, tu jakaś furka, tu jakaś furka. I tu była furka tego, z tego Legionowa, Japoniec, z którego zakosili tą super twoją miejscowość. No i ja sobie, idzie Tomek, no idzie do auta, siadam, wyjeżdżam na trening. I dalej tutaj jadę, znaczy w sumie to w prawo się jedzie, tam był zakaz. Objeżdżam cały hotel, ten jadę na trening i wracam, tutaj ten, parkuję samochód. Już chodzę na obiad, się dowiaduję, że tego już tutaj nie ma. No, że nie ma, że w szopie jest schowane. No i mówię, kurde, no i to tak było, żeby was nie skłamać, z 5 metrów od mojej fury. Więc jak ja bym tutaj, o patrzcie, wyobraźcie sobie, że tu jeszcze było okno w hotelu. Że... O kurde, i że ja tutaj... do nas na Dziki Wschód. Ja pier... Milerus. Fajnie, że Tomek wrócił, ale widzowie nie zapomnijmy, że trzeba dać na lizy. Dokładnie, Milerus. Dokładnie, no, to się zgadza. No i patrz, wyobraźcie sobie, że taki Tomeczek tutaj stoi bitny w tym oknie, zerkam przy porannej kawusi, wychylam się i nagle patrzę na swoją strzałę, aby jej nie było. Przecież bym się popłakał chyba. To ten ziom miał za auto, to był jakiś amerykański. No wydaje mi się, że po prostu, wiecie, to zazwyczaj jest tak, że jakby chcieli ukraść, no to jakieś takie drogie czy coś, no to pewnie by moje zakosili. Pewnie mieli zlecenie, on tam miał jakiegoś... Nie, jest normalnie nagranie, nie? Jest wszystko nagrane, jak typy normalnie było tak, że ta fura tutaj stała. Nie, przepraszam widzowie. Ona stała tutaj i ten. Normalnie tutaj była chyba kamera, no i oni sobie tutaj weszli. Dwie osoby były, i sobie tutaj weszli i do midą, podeszli tutaj, pyk, postali minutę przy aucie, wyjechali. Trackera zrobili. Ale no, powiem wam naprawdę, no, pod Spotify, wiecie, goście se weszli, minutę odpalili auto i wyjechali, nie? I lewy refrektor nie działał, no bo to chyba wyłączyli refrektor, żeby się podpiąć do komputera. Refrektor. Tęskniłam za twoimi stramami, kropka, jak dostałam powiadomienie z Discorda, to mój telefon się prawie latać nauczył. Dziękuję ci, Ania, bardzo miło to usłyszeć. Dziękuję ci pięknie. No więc po prostu musieli mieć zlecenie, to był chyba jakiś tam Dodge czy coś, jakiś ze Stanów. Ale miał tyle szczęścia w tym wszystkim, że to... Ja nie wiem, czy mogę takich rzeczach mówić, ale to chyba policja i takich nie złapie. No ale miał tyle szczęścia. Rabarbar. Mogę dać nazwiska, to moje chłopaki z osiedla. Musieli się tylko przejechać. No to dziwne, że była w stodole schowana. Nie był ubezpieczony od kradzieży. Słuchaj, on tą furę odebrał 2 tygodnie wcześniej i dokumenty, wszystko było w samochodzie. Żadna ubezpieczalnia by mu tego nie przyjął. Był ubezpieczony. Teraz mu naprawiają z ubezpieczenia, bo tam szukali dajnika. Ale nikt by mu nie zaakceptował ani nic. Te wszystkie papiery były w środku, nie? Namówiliśmy, że kogoś skadnę na gangsterskie życie w Los Santos. Próbowałem Bartka Kurka namówić i może zawita, może zrobi jakiś napad z nim. Ale wątpię. No ale amerykańskie to chodliwe są, co, Torek? Co? Nie boisz się tam swojego konika? Niby ja się boję, ale mam go tak ubezpieczonego, że nawet jakby sam planował go sobie zajebać. No nie no, jeżeli chodzi o ubezpieczenia, no to wiesz, ja na przykład też... Okej, okay, no... Ja też mam tak ubezpieczoną furkę, że no nie, no jakby nie straciłbym na tym nic, jakby nic by się nie stało, bo jest na całą wartość. Tylko że u mnie jest problem, nie wiem jak jest z Mustangami, ale u mnie jest problem z tym, że na to auto się strasznie długo czeka. Jakbym miał czekać teraz znowu ponad rok, to bym chyba wyszedł z siebie. Podobało ci się w Legionowie, bardzo rozrywkowe miasto, a ci ty dom w ogóle spałeś w jakim hotelu? Słuchaj stary, nie powiem ci, nie pamiętam, wiem, że czekaj, plik. Nowy, nie zapisuj. Że było tak, że tu był taki przejazd górą, a ja do tego hotelu zjeżdżałem tak tutaj. I tu był hotel. Tu był jakiś burgerownia, na rogu kawiarnia, takie te. Ile masz samochodów? Z 4. Jak to z tymi punktami karnymi było premiera? No normalnie, no po prostu wiecie. Była taka sytuacja, że siedzieliśmy sobie z panem premierem. No i jako, że tak powiem, była możliwość wykorzystania takiej sytuacji, to napomknąłem, czy nie byłoby takiej możliwości, żeby te 14 punktów troszkę przykrócić. No i chyba się nie udało. Bo cały czas mam 14-taka.
Ale kto nie ryzykuje, to nie piesza pana. A wyobraźcie sobie, że wy teraz piszecie i zaznaczacie wszyscy i wysyłacie tego, tą wiewiórkę. A wyobraźcie sobie, że na przykład powiedziałby, jasne, to nie ma problemu. I kto by się wtedy śmiał? Jak powiedział, nie, spoko, już nie masz. Ogarnąć. I po sprawie by było. Co? Wtedy byście też pisali XD? Co tam, jak żyćko? Porządku, leci powoli, no. Właśnie ciebie interesuje na zaliczenie i mnie zaraz poje... A co, taki ciężki standard rysowania? Czym zajmuje się Róża w stabie? Jest naszą kierowniczką. Gotowy na nowy sezon? Słuchaj, ja dopiero zakończyłem 3 dni temu kadrowy, więc ciężko się tak przestawić, ale wydaje mi się, że będę gotowy. Kolejne wyzwanie, kolejne oczekiwania, kolejne cele. Kiedy kanał nadarczy na Instagramie? Ciężko powiedzieć. Będzie coś grane dzisiaj? No jasne, że będzie, stary. Chcę sobie chwilę pogadać, chcę sobie chwilę... Komputer dla dziewczyny. Okej. Poznajesz nowych chłopaków? No tam wiecie, to się mniej więcej zna wszystkich. Też 10 punktów przyda się na rower? Nie, ponieważ ja nie mam przepisów, wierzę przepisowo, tak jak, że tak powiem, jest dozwolone. Tomek, daj na 500k na IG, się walisz na różowo. A te 14 punktów to za co? To po prostu były, że tak powiem, było kilka czynników, które po prostu wpłynęły na to, że zostałem wrobiony. No zostałem po prostu, że tak powiem, no, wrobiony tutaj. No nie, to nie moja wina. Sięgam wam. Ktoś podał mój PESEL przy kontroli, nagle ja wchodzę i patrzę, co ja mam do 14 i okazało się, że wpisali innej osobie, ale już mi się nie chciało. No tak, no. 14, trochę podejrzane teraz. Dzieci na wybory? Jasne, no ja idę. Specjalnie sobie zmieniłem na jastrzeby, żeby móc w jastrzeby zagłosować. Kyrie Irving streamuje na Twitchu? Co za nudziarz. Gościu ogląda NBA, kurwa, na swoim Twitchu. Ja bym w życiu siatkówki nie puścił. No słuchajcie, tutaj w bloku stałem, kurwa. Patrzę, że wystawia środek i koku. Może zablokowałem? Uwaga! Nie zablokowałem. Że mnie napisał? Jest detektyw Bardenga. To jest. Czekajcie, muszę sprawdzić, co to jest. Nie mam pojęcia, kto to jest. Nie wiem, coś jeszcze działa. Dawno nie, w sumie tej nie było. Co to jest? Kowar? Jaki jest wynik? W tej grupie może wygrać Albania z pierwszego miejsca. No. Niesamowite. No, 2-0. Do Rafałka ostatnio pisałem. Chciałem się poradzić go w pewnej kwestii. A on co, zasnął? Exi co? Udaje drivera. Tak szczerze, to sądzę, że jak z jego to bym rozjechał, kurwa, driversko, tak w 2 minuty. Nie grałem 5 miesięcy, tak tylko powiem. Ale sądzę, że teraz wchodzę na serwer, dostaję, nie wiem, takiego jak, mamy taką samą furkę i go, kurwa, jadę w 2 minuty. 2-3 minuty maksimum uciekam. Tak mi się wydaje. Co on tak, kiedy on zacznie jechać? Gram sobie te gorące jak diplo. Cały kraj się jara moją ksywką. Cały kraj jara się moją bibką. Kiedy zostałem, miksuję ten hip-hop. Darko! Miksuję ten hip-hop. Wszystko co zrobiłam to było dopiero intro. Z dancehallem miksuję ten hip-hop. Skaczesz na parkiecie, zrobiło się już widno. Siema, tęskniłem, przyjacielu. Przyjacielu, ja też bardzo tęskniłem. Najbardziej. Dzięki, Darku. Przyjaciel. A czemu oni grają na innych serwerach? Co się dzieje z Five City? Rozłam był? Kiwa kajki? Nie. Nie ma czasu. Przyjaciel przez duże P. Dzięki jeszcze raz, Darko. Appreciate this a lot, my best friend. Jesteś gość. Co to jest? To Warszawa? Projekt Warszawa? O kurde, jaki szpital dziwny. A 777 jest taki sam? Ale jak ja pamiętam, to kurde, miesiąc temu jak sobie tam wchodziłem na Twitchu, to ten Five City to był... Tam wszyscy grali na tym Five City. Nagle tak się rozpadło? Dobra, ale sobie co? Kurde. No dobra. Ciekawe to jest. Coś mi tam śmierdzi, ale nie będę się doszukiwał. Dużo osób już nie gra w RP, spadki są. A ile jest teraz? Zobaczmy. No kurde, no to monotonne to się kurde zrobiło. Monotonne to się zrobiło, no zobaczmy co tam się dzieje na serwerku. I tak długo wytrzymali niektórzy streamerzy kurde tym RP jak 4-5 lat na pierwszy w dzień napady. Szacun, nie? Naprawdę. Poczekajcie, bo dostałem wezwanie. Muszę coś zanieść. Jak jest, nie? Obowiązki.